Tyle z podlaskiego od Adama Krajewskiego. Z kolei łódzka policja poszukuje kierowców, którzy na drogach publicznych demonstrowali możliwości aut z tylnym napędem. Film z nocnego driftingu po Łodzi stał się bardzo popularny w internecie. Dwutorowo tutaj prowadzimy działania. Są one związane z pewnymi pracami w pracowni obróbki obrazu w laboratorium kryminalistycznym, po to, aby wyciągnąć wszelkie informacje niezbędne do identyfikacji osób uczestniczących w tym zdarzeniu i rozliczeniu ich za konkretne wykroczenia. Dodatkowo już mamy w tej chwili potwierdzone pewne informacje związane z prawdopodobnymi uczestnikami, ich danymi personalnymi. Ustaliliśmy również właścicieli samochodów, których tablice rejestracyjne nie zostały zamaskowane, one będą przesłuchiwane w charakterze świadków. I to nie ukrywam, że od ich zeznań również zależą ewentualne dalsze konsekwencje, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za kolejne wykroczenia. Robimy wszystko, aby dotrzeć konsekwentnie do osób, które popełniły wykroczenia i rozliczyć. Mówimy tu póki co o wykroczeniach, więc czynach zagrożonych karami grzywny do 5000 zł maksymalnie, do 5000 orzekanych przez sąd, bo w przypadku postępowania mandatowego mówimy tutaj o 500 zł za konkretne wykroczenie i ewentualnych punktach karnych. Są co prawda wykroczenia, chociażby związane ze stworzeniem zagrożenia w ruchu drogowym, w których to sąd, ale tak jak podkreślam sąd, może nawet orzec zakaz prowadzenia pojazdów na kilka lat wobec takich osób. Jak widać na tych zdjęciach, nocni jeźdźcy zaliczyli wszystkie dzielnice Łodzi. Katarzyna Wasikowska-Poczopko jest po rozmowie z niemal wszystkimi stronami. Jak widzę, Łukaszu, sprawę? Policja i autor nagrań. No można mówić, że w niektórych momentach zupełnie różnie, ale są też kwestie zbieżne. Nawet policjanci zgadzają się co do tego, że na filmie widać rzeczywiście, że ci kierowcy mają niesamowite umiejętności. No ale nie ma i nie będzie zgody na to, żeby nielegalnie tak właśnie popisywać się, w taki sposób popisywać się, jeżdżąc po ulicach miejskich. To jest łamanie prawa i dlatego policjanci zrobią wszystko, żeby dotrzeć do tych kierowców. No i za to oczywiście ukarać. Natomiast osoba, z którą rozmawiałam, Bartek, który jest autorem tego filmu, ja widział to wszystko na własne oczy, mówi, że nie jest to tak niebezpieczne, na jakie wygląda. Oni robią to dlatego, jego zdaniem, ponieważ nie mają gdzie driftować legalnie. Gdyby mieli takie miejsce na terenie województwa łódzkiego, to na pewno takie sytuacje by się nie zdarzały. Zapewniają, że robią wszystko, żeby nie było to niebezpieczne. Jak sami mówią, jest to mniej niebezpieczne, niż to wygląda na filmie. Prędkości są o wiele mniejsze. Ze względu na to, że to jest ulica, nie możemy sobie pozwolić na to, co na torze. Na torze mamy trawę, na którą wypadamy, tutaj mamy krawężniki i latarnie, więc zawodnicy jadą na tak zwane półgwizdka. Poza tym samochody mają odleżoną masę, zwiększone hamulce, droga ich hamowania jest przynajmniej o połowę krótsza niż w seryjnym aucie, więc wielokrotnie po prostu ratują się z sytuacji, nie robiąc żadnych szkód ani sobie, ani innym. Jak podkreślają, poza samymi zawodnikami, kiedy organizowany jest taki właśnie nielegalny drift, zaangażowanych to jeszcze jest kilkanaście co najmniej innych osób, które stoją na skrzyżowaniach i ostrzegają kierowców, kiedy można na nie wjeżdżać, a kiedy jest to niebezpieczne, ponieważ pojawiają się inni użytkownicy ruchu. Warto zwrócić uwagę na sam film, ponieważ autory tego filmu i sami drifterzy oczywiście chcą, pokazują nam dokładnie to, co chcą pokazać. Warto też zwrócić uwagę na miejsca, które wybierają, żeby popisywać się swoimi umiejętnościami. Są to miejsca, na których nie ma fotoradarów i stąd policjanci mają problem z ustaleniem, z jakimi prędkościami tak naprawdę się poruszają. Drifterzy mówią jednoznacznie, będą chcieli wywalczyć u władz Łodzi, żeby te wyznaczyły im jakieś miejsce, gdzie będą mogli legalnie popisywać się swoimi umiejętnościami, a także uczyć innych, jeżeli ktoś będzie chciał nauczyć się w ten sposób jeździć. Nie interesuje ich oczywiście zrobienie komukolwiek krzywdy, jak sami zapewniają, robią to od kilku lat, jeszcze nikomu taka krzywda się nie stała. No, ale takie tłumaczeń policjanci nie chcą nawet słyszeć. Co innego, jak mówią, podziwianie tych kierowców za ich umiejętności, a zupełnie co innego, łamanie przepisów ruchu drogowego. No i za to oczywiście będą ścigać. Te filmy zostały już przeanalizowane. Policjanci już wiedzą, do kogo należą samochody. Nie tylko te, które mają zamazane na filmie rejestrację, ale również te, których rejestracji nie zamazano. Jak się dowiadujemy, bardzo duże prawdopodobieństwo jest takie, że te wszystkie samochody należały do uczestników tego driftingu, ale oczywiście policjanci będą wzywali wszystkie te osoby na przesłuchanie i mają nadzieję, że kierowcy, którzy ścigają się nielegalnie po ulicach Łodzi, będą za to ukarani. To Łódź, Katarzyna.